Wiwat Kinowy Maj. Wiwat najlepsze premiery miesiąca w Multikinie. Nie chcę być pogrzebany na cmentarzu dla zwierzaków, jak śpiewali The Ramones, ale chcę obejrzeć nową wersję klasyka na podstawie jednej z bardziej znanych powieści Stephena Kinga. Jako fani twórczości króla chwytamy łopaty i czekamy. A przy okazji sprawdźcie naszą recenzję. Seria Obecność powraca na ekrany. Osadzone w latach 70. topielisko Klątwa La Llorona mrozi krew w żyłach już samym zwiastunem, więc osoby o słabszych nerwach niech odpuszczą sobie ten seans. A całą resztę zapraszamy na przerażającą opowieść o zawodzącej kobiecie. Seth Rogen plus Charlize Theron równa się wielka nieskończona miłość? Kto by pomyślał? Niedobrani to komedia, na której dosłownie ryczałem ze śmiechu i polecam ją każdemu wielbicielowi dobrej kinowej zabawy. Nic dziwnego, skoro za całość wzięli się twórcy hitowej serii Sąsiedzi. To się po prostu nie mogło nie udać. Keanu Reeves powraca, by sadzić headshota za headshotem. John Wick 3 to kolejna część baletu śmierci, tańczonego w rytm wystrzałów z dwóch spluw trzymanych jednocześnie. Porządne kino akcji bez roztrzęsionej kamery? O tak. Tell me what you want. Passage. To będzie ciekawy seans. Zainspirowana genezą Supermana, historia pozaziemskiego dziecka, które zostaje przygarnięte przez młode małżeństwo, z pewnością przyprawi o ciarki nie tylko instamamy i instatatków, ale także wszystkich miłośników porządnej grozy. Pamiętajcie o Brightburn, Syn Ciemności. Aktorska wersja klasycznej animacji Disneya ma szansę stać się nieoczekiwanym hitem późnej wiosny. Will Smith jako szalony Jean z pewnością rozbawi każdego, a wychowani na oryginale dorośli znowu będą mogli poczuć się jak dzieci. Aladdin wraca do kin. Spełnić twe życzenia, trzy. Wkręcam cię, patrz na to. Raz, dwa! Ha! U mnie mówisz, masz, nie ma takich dwóch jak jeden ja! Z tym Pokémonem nie warto zadzierać. Obdarzony głosem i charyzmą Ryana Reynoldsa stworek tym razem występuje w hiperrealistycznym świecie, w którym Pokémony żyją obok ludzi w całkowitej zgodzie. No ale trzeba by na pewno. Emocje, śmiech, Pika Pika, czyli detektyw Pikachu. Na najlepsze majowe premiery zaprasza Was Piotrek. Nie zapomnijcie o subach i lajkach, ok? Do zobaczenia w Multikinie.